pana profesora poprosić tutaj? Tu jesteś, tak. Ja mam zacząć? Ja może przyjdę. Pisząc tym pacjentom. 15 minut to droga. Problem wirtualny. No cóż, witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim posiedzeniu Społecznego Trybunału Narodowego. Profesor Tomasz Panfil. Dzień dobry. Tadeusz Płużański. Może usiądziemy. Może usiądziemy. Dobrze. Zresztą będziemy lepiej słyszalni, bo o to chodzi, żebyśmy byli też w zapisie. Drodzy Państwo, pierwsze posiedzenie Społecznego Trybunału Narodowego odbyło się w lutym. Jeśli chodzi o ideę, krótko przedstawię. To obywatelskie ciało, jakim jest Społeczny Trybunał Narodowy, ma za zadanie ściganie w pewnym sensie zbrodniarzy komunistycznych. Ściganie, na ile to jest możliwe, przez obywateli, przez społecznych członków. Nie jesteśmy sądem, nie jesteśmy sędziami, nie należymy do wymiaru sprawiedliwości, także nie możemy wymierzać żadnych wyroków, łącznie z tymi karami największymi, ale nawet na drobne wyroki nie możemy skazywać. Stąd formuła, która została nam przypisana, czy też sami ją przypisaliśmy sobie, orzeczenie infamii, ciężka kara znana z I Rzeczpospolitej, kara wykluczenia de facto ze społeczności, uznania osoby, infamisa za niegodną tego, żeby była właśnie członkiem takiej społeczności. Mamy nadzieję, że nasze działania, społeczne działania, przyczynią się do też realnych wyroków, prawda, do wyroków wydawanych przez sądy Rzeczpospolitej wobec żyjących sprawców zbrodni komunistycznych. Taki jest nasz cel. I przypomnę od razu, w lutym podczas pierwszego posiedzenia naszego Trybunału takie orzeczenie infamii wydaliśmy wobec jednego z twórców systemu komunistycznego stalinowskiego, jeszcze Bolesława Bieruta. Szereg zarzutów Leszek Żebrowski wówczas przedstawił, łącznie z tymi najcięższymi, czyli zdrada stanu, szpiegostwo i morderstwa po prostu. Bolesław Bierut to jest jeden z największych zbrodniarzy w historii Polski. Powinniśmy, jak sądzę, zrezygnować z nazywania go prezydentem Rzeczpospolitej, bo był po prostu agentem obcego, funkcjonariuszem obcego państwa i jako taki powinien być zapamiętany w historii, ale do dzisiaj w podręcznikach figuruje często jako mąż stanu, do dzisiaj też w niektórych publicznych instytucjach jest uznawany właśnie za przywódcę Polski. Drugim infamisem ogłosiliśmy Stefana Michnika. Profesor Tomasz Panfil przedstawił referat przypominający zasługi tegoż stalinowskiego sędziego wojskowego. Zarzuty były de facto podobne. Też zdrada ojczyzny, a też sprzeniewierzenie się wartościom Rzeczpospolitej, bo obaj, przypomnijmy, i Bierut, i Michnik urodzili się w Rzeczpospolitej jako obywatele tamtego państwa, państwa przedwojennego, tylko później nastąpił akt zdrady. Przeszli na drugą stronę, przeszli na stronę okupantów Polski. No i Stefan Michnik, jak Państwo wiecie, ma na koncie, na sumieniu może, jeśli takie posiada, szereg wyroków śmierci na polskich
bohaterach, wyroków również wykonanych na Rakowieckiej i na Mokotowie. A mimo że żyje dalej w Szwecji, nigdy nie stanął przed prokuratorem, nigdy nie był sądzony. Podejmowane były próby ścigania Stefana Michnika przez wymiar sprawiedliwości Rzeczpospolitej, różne akty ekstradycji, ale nic z tego nie wyszło, bo może miało nie wyjść. Może to taka właśnie formuła musiała zostać przyjęta, ale nasze orzeczenie infamii wobec Michnika miało spowodować jednak realne zajęcie się tą osobą przez sądy. Tak się nie stało, ale jednak myślę, że poruszyliśmy troszkę opinię publiczną, poruszyliśmy sumienia Polaków, może też prokuratorów, może sędziów. Zwróciliśmy uwagę na to, że ten stalinowski zbrodniarz wciąż żyje, żyje nieosądzony, cieszy się sławą, też przywilejami obywatela państwa Szwecja. Takim konkretnym przejawem zainteresowania Stefanem Michnikiem po naszym orzeczeniu infamii było pismo Instytutu Pamięci Narodowej, który wypowiedział się w tej sprawie, mówiąc, że Stefan Michnik jest ścigany przez tą instytucję publiczną. No, można oczywiście się zastanowić, na ile jest to skuteczne, bo czytaliśmy też w tym oświadczeniu, że Stefan Michnik jest tak ścigany, że jednocześnie jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym, co znaczy ni mniej, ni więcej, że nieznany jest prokuraturze IPN-u adres zamieszkania Stefana Michnika, a my wysłaliśmy zaproszenie na nasze posiedzenie, które zresztą przyjął Stefan Michnik. Przyjął, mamy poświadczenie odbioru. Drodzy Państwo, dzisiaj Społeczny Trybunał Narodowy postawił sobie za cel przyjrzenia się sylwetkom dwóch kolejnych funkcjonariuszy komunistycznych. Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą, to jest jedna osoba nieżyjąca, ale ważna dla konstytuowania systemu komunistycznego i też no, przez wiele lat funkcjonowania na wysokich szczeblach aparatu państwowo-partyjnego. To jest Władysław Gomułka i jego sylwetkę, łącznie z uzasadnieniem, dlaczego powinien być infamisem, przedstawi pan profesor Tomasz Panfil. Ja przygotowałem referat dotyczący żyjącego prokuratora Zbigniewa Domino. Tylko tak tytułem wstępu powiem Państwu, że żyjącego pod Rzeszowem w miejscowości Kielnarowa w pięknej willi. Jest widywany ów były prokurator w galeriach handlowych, gdzie z żoną sobie chodzi na ciastka i na kawę. No jest znaną postacią, prawda? Jest nawet uważany za autorytet, szanowany obywatel Rzeszowa i okolic. Były prokurator został literatem i stąd zapewne jego dzisiejsze laury, prawda, które na niego spływają. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, oddam głos panu profesorowi Tomaszowi Panfilowi, który, jak sygnalizowałem, przedstawi sylwetkę Władysława Gomułki i powie nam, dlaczego ten człowiek źle zapisał się w naszej historii. Tak sądzę, że raczej zalet też nie będziesz tutaj wymieniał, przedstawiał, ale zobaczymy. Wspaniałe lokomotywy. Tak, tak, już. Władysław Gomułka to taki podręcznikowy przykład leninowskiej tezy, że w państwie, w którym panuje socjalizm, kucharka też może rządzić. Wprawdzie Władysław Gomułka kucharką nie był, ale swoją edukację zakończył w wieku lat 14 po ukończeniu 4 klas szkoły powszechnej i 2 klas szkoły oddziałowej. Został wtedy ślusarzem.
przepracował, jak na późniejszego szefa partii robotniczej przystało, około 5 lat, bo już w 26 roku, a urodził się w 1905, czyli mając 21 lat, Władysław Gomułka został etatowym działaczem partii, wówczas jeszcze mówiono socjalistycznej, ale w rzeczywistości komunistycznych związków zawodowych. Od 21 roku jest klasycznym aparatczykiem. Pierwszy okres, okres II Rzeczpospolitej. Właściwie moglibyśmy uznać, że jest to okres w pewien sposób zamknięty, ponieważ Władysław Gomułka wielokrotnie stawał przed sądem niepodległej, suwerennej Rzeczpospolitej i wielokrotnie bywał skazywany na kary więzienia. W sumie przesiedział w więzieniu za nielegalną działalność komunistyczną około 6 lat. Z drugiej strony można powiedzieć, że fakt, że II Rzeczpospolita zamknęła go w więzieniu, uratował mu życie, bo akurat był w więzieniu, kiedy Józef Stalin postanowił zlikwidować komunistyczną partię Polski, której Władysław Gomułka był członkiem, a ocaleli tak na dobrą sprawę tylko ci polscy komuniści, którzy w tym czasie przebywali na utrzymaniu II Rzeczpospolitej w więzieniach. Niemniej jednak Władysław Gomułka za swoje czyny w wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej odpowiadał z kodeksu karnego. Natomiast my, co podkreślił pan prezes Tadeusz Płużański, nie jesteśmy sędziami, nie kierujemy się kodeksem karnym, a jedynie kodeksem moralnym. W związku z tym czyny Władysława Gomułki popełnione do 1939 roku powinny zostać osądzone również z punktu widzenia moralnego, etycznego. I tu stawiam Władysławowi Gomułce zarzut pierwszy. Jako członek Komunistycznej Partii Polski, jako członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, aktywnie działał na rzecz oderwania od państwa polskiego jego wschodnich obszarów i przyłączenia ich siłą do państwa ościennego, do Rosji sowieckiej. W związku z tym jego działalność wyczerpuje nawet znamiona czynu przewidzianego we współczesnym kodeksie karnym w artykule 127, kto dąży siłą do oderwania, zmiany ustroju albo oderwania części terytorium, podlega karze z dożywociem włącznie. I jest to akt zdrady głównej. Gomułka za swoją działalność, czy jego działalność przed wojną, była aktem zdrady. Żeby jeszcze wzmocnić to, co przed chwileczką powiedziałem, dodam jeden czyn, za który Władysław Gomułka nie odpowiedział przed sądem polskim. Mianowicie w latach 34-35 przebywał nielegalnie na terytorium Związku Sowieckiego, gdzie uczestniczył w kursie organizowanym przez Główny Zarząd Wywiadowczy Armii Czerwonej, czyli GRU, osławione GRU, komórka sowiecka, której głównym zadaniem było sianie niepokoju w krajach nie tylko sąsiadujących ze Związkiem Sowieckim, ale w krajach, które Związek Sowiecki uznawał za wrogie, której zadaniem było szpiegostwo, której zadaniem była działalność terrorystyczna i wywrotowa. GRU organizuje kurs, na którym szkoli się Władysław Gomułka. W czym się szkoli? Programu zajęć dokładnie nie znamy. Wiemy, że strzelania uczył go Karol Świerczewski. Czyli wykładowców mieli rzeczywiście dobrych. I to uczestnictwo w tym kursie jest również aktem zdrady, ponieważ Władysław Gomułka szykuje się, czy zdobywa kwalifikacje i umiejętności, które mają mu posłużyć do działalności przeciwko państwu polskiemu. Etap ten w życiorysie Władysława Gomułki zamyka rok 1941, kiedy to Gomułka wstępuje do Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików. I to jest następny akt zdrady. Gomułka staje się członkiem organizacji jawnie wrogiej państwu polskiemu, jawnie wrogiej narodowi polskiemu, o której działalności w okresie 39 chociażby, 45 i później nie ma tutaj co mówić
informacje są powszechnie znane. Okres drugi. Mamy już zarzut pierwszy. Akt zdrady wobec suwerennej Rzeczpospolitej, wobec państwa polskiego. Okres drugi. To jest okres okupacji. Początkowo przebywa Władysław Gomułka na terytorium Związku Sowieckiego. Po ataku Hitlera na swojego sojusznika dotychczasowego najwierniejszego, Gomułka wraca do Polski, do Krosna, gdzie od razu włącza się w pracę Polskiej Partii Robotniczej. Ona powstaje w styczniu 1942 roku. Gomułka od stycznia 1942 roku należy do PPR-u. Nawet jeżeli będziemy stali znowu na gruncie współcześnie obowiązującego prawa, ustawy o IPN-ie, PPR uznany jest w tejże ustawie za organizację wrogą państwu polskiemu, za organizację totalitarną i przynależność do PPR, a zwłaszcza taka przynależność, jaką prezentował Władysław Gomułka, podlega ściganiu przez IPN jako komisję ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Co konkretnie zrobił Gomułka jako członek PPR-u? Interesować nas będzie okres między 23 listopada 1943 roku a 10 sierpnia 1948 roku, czyli prawie 5 lat. W tym okresie Władysław Gomułka pełni funkcję sekretarza generalnego PPR, co oznacza, że odpowiedzialny jest za czyny i przestępstwa dokonywane przez PPR i organizacje z PPR-em związane bądź też przez PPR tworzone. Przede wszystkim Krajowa Rada Narodowa, opracowana wedle koncepcji Gomułki, uzurpatorskie ciało, które rościło sobie prawa do bycia parlamentem Rzeczpospolitej. W ten sposób Krajowa Rada Narodowa łamała konstytucję legalną, obowiązującą konstytucję z 1935 roku, dokonując zamachu stanu. Są to słowa Władysława Gomułki, który skomentując powstanie Krajowej Rady Narodowej powiedział: dokonaliśmy zamachu stanu. Wprawdzie minęły czasy, kiedy przyznanie się było koroną dowodu, niemniej jednak te słowa Gomułki coś nam mówią. Wypowiedział je wtedy, kiedy nie sądził, że kiedykolwiek ktokolwiek będzie go oceniał i osądzał. W okresie, kiedy Gomułka jest sekretarzem generalnym PPR-u, powstaje nie tylko Krajowa Rada Narodowa, która dokonuje zamachu stanu na polski parlamentaryzm, powstaje również Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który w swoim sfałszowanym manifestie i kłamliwym mówi właściwie jedną rzecz prawdziwą. Mówi mianowicie, że dokonuje zamachu stanu, to znaczy odbiera władzę legalnemu rządowi Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na emigracji. To jest w manifeście. Ci uzurpatorzy, tworzący związek przestępczy o charakterze zbrojnym i nazywający się Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, informują w manifeście, że dokonują zamachu stanu, że negują legalne i prawowite rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej przebywającego w Londynie i obejmują je prawem siły. Bowiem za PKWN-em stoi wyłącznie siła. Nie stoi żaden mandat społeczny, w żaden sposób wyrażone poparcie społeczne. Stoi wyłącznie siła sowieckich bagnetów. Za to wsparcie zamachu stanu PKWN płaci dwa razy, dwoma porozumieniami. Pierwsze porozumienie oddające Józefowi Stalinowi i Armii Czerwonej pełną jurysdykcję nad obywatelami polskimi na całym terytorium, tak de facto. Co oznacza, że każdy polski obywatel mocą decyzji PKWN-u, Związku Przestępczego o charakterze zbrojnym, zdany był tak na łaskę i niełaskę organów wojskowych Związku Sowieckiego. Wprawdie w tym porozumieniu były użyte słowa strefa wojenna, że tylko w strefie wojennej ta jurysdykcja wojskowa Armii Czerwonej obowiązuje, ale ponieważ nikt nie zdefiniował pojęcia strefy wojennej, było ono interpretowane absolutnie dowolnie. To na podstawie tego porozumienia
Józef Stalin zdecydował o przeprowadzeniu w Moskwie w czerwcu 1945 roku procesu przywódców polskiego państwa podziemnego. Wprawdzie Władysław Gomułka protestował przeciwko temu, ale nie dlatego, że uważałby to za akt jakiejś niesprawiedliwości. Nie, wręcz przeciwnie. Władysław Gomułka chciał, aby przywódcy polskich ugrupowań politycznych, przywódcy polskiego państwa podziemnego sądzeni byli w Polsce. To wcale nie oznacza, że spotkałby ich los lepszy niż ten, który ich spotkał po procesie w Moskwie. Znając późniejszą praktykę i łatwość zasądzania kar śmierci wobec polskich patriotów, można domniemywać, że ten los byłby gorszy. No ale ponieważ nie sądzimy za domniemanie, wróćmy do faktów. Druga umowa, którą PKWN, jeszcze raz podkreślę, uzurpatorski rząd firmowany przez Polską Partię Robotniczą, której Władysław Gomułka był przywódcą, sekretarzem generalnym, to drugie porozumienie podpisane ze Związkiem Sowieckim oddawało Związkowi Sowieckiemu połowę terytorium Rzeczpospolitej. Czyli możemy stwierdzić, że na Władysławie Gomułce leży bezpośrednia odpowiedzialność za fakt oderwania od Rzeczpospolitej, od legalnego, uznawanego na arenie międzynarodowej państwa połowy jego terytorium i przekazania tegoż terytorium w ręce obcego mocarstwa. Po raz kolejny wracamy tutaj do artykułu 127 współczesnego kodeksu karnego. Okres do 1948 roku jest to okres, kiedy PKWN, czyli jeszcze raz użyję, bo podoba mi się to sformułowanie, Związek Przestępczy o charakterze zbrojnym. Jakżeż to pięknie brzmi w dzisiejszych czasach, dużo lepiej niż rząd Polski Ludowej. W każdym razie ten Związek Przestępczy, udający rząd, będący w rzeczywistości grupą ludzi, którzy dokonali zamachu stanu przy pomocy sowieckich bagnetów. W okresie do 1948 roku zbudowano nielegalnie, negując konstytucję nie tylko kwietniową, ale nawet tę marcową, na którą się powoływali. Zbudowali państwo nielegalne, w którym funkcjonowały takie struktury, jak na przykład sądownictwo wojskowe, które zostało powołane nawet z naruszeniem komunistycznego prawa. Sądy wojskowe, o których mówiliśmy i o których będziemy za chwileczkę mówić, prokuratura wojskowa, z punktu widzenia nawet prawa komunistycznego, są strukturami nielegalnymi. Wszyscy ci, którzy w nich pracują, którzy wydają wyroki, prowadzą dochodzenia, postępowania, winni są zbrodni uczestnictwa właśnie w takim związku przestępczym. Władysław Gomułka jako sekretarz generalny firmuje i aktywnie działa na rzecz utworzenia takiego państwa, jakim był PRL, czyli państwa nielegalnego. Do osądu moralnego może trzy cytaty z Władysława Gomułki. Wszyscy znamy sformułowanie: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. No ale tu możemy powiedzieć co najwyżej, że Władysław Gomułka nie był szczerym demokratą. Miał prawo. Natomiast inne jego wypowiedzi do Stanisława Mikołajczyka. Zniszczymy wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi. Władysław Gomułka mówi wprost i wyraźnie, że popełnia i ma zamiar popełniać zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Jest to wypowiedź udokumentowana. I druga, trzecia już wypowiedź. Reakcyjno-faszystowską rzeczywistość musi obóz demokratyczny wyrwać z korzeniami, musi ją wytępić, choćby mu przyszło użyć najostrzejszych środków. Po raz kolejny mamy zapowiedź
represji, nie mamy zapowiedzi rządów prawa, mamy po prostu zapowiedź rządów terroru, którą składa społeczeństwu polskiemu Władysław Gomułka. W związku z tym formułuję zarzut drugi, że w okresie od 23 listopada 1943 roku do 10 sierpnia 1948 roku, kiedy to Gomułka został pozbawiony funkcji i aresztowany, jest on współtwórcą zbrodniczego ustroju oraz zbrodniczego aparatu represji, nielegalnego, działającego wbrew prawu i w efekcie śmierci, no i właśnie tu niestety nie możemy być precyzyjni, w wyniku powstania tegoż aparatu represji i tegoż państwa śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, wywiezionych na podstawie umów zawartych ze Związkiem Sowieckim zostało pewnie drugie kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Do 1948 roku w więzieniach siedziało następne kilkadziesiąt tysięcy. W więzieniach wsadzeni tam przez nielegalnie działające sądy wojskowe, prokuratury wojskowe oraz inne organy aparatu represji. W związku z tym Władysław Gomułka winien jest tych kilkudziesięciu tysięcy śmierci i cierpień fizycznych i psychicznych pewnie kilkuset, jeśli nie kilku milionów ludzi. To za okres 1943-1948. Teraz może Państwa zaskoczę, ale pominę czas, kiedy Władysław Gomułka był pierwszym sekretarzem KCPZPR. Wprawdzie można by tutaj znajdować całe mnóstwo przestępstw, których się dopuszczał. Chociażby fakt, że będąc pierwszym sekretarzem KCPZPR, czyli pełnił funkcję nieprzewidzianą konstytucją ani żadnym prawem. Funkcję, którą piastując, de facto kierował państwem, chociaż nie miał ku temu żadnego prawa. Kierownicza rola partii w konstytucji pojawiła się dopiero w połowie lat 70. Do tego czasu partia rządzi, bo ma siłę. Rządzi prawem siły, prawem kaduka. Konstytucja mówi, że rządzi Rada Państwa, konstytucja mówi, że rządzi Rada Ministrów. Tak naprawdę rządzi partia i jej pierwszy sekretarz Władysław Gomułka. I tu dochodzimy do momentu, do zwieńczenia kariery Władysława Gomułki, na którym chciałbym się skupić. Z całego okresu 14-15 prawie lat jego rządów wybieram jeden moment. 15 grudnia 1970 roku. Tego dnia o godzinie 9 rano w gabinecie pierwszego sekretarza KCPZPR Władysława Gomułki odbyło się zebranie ludzi pełniących kierownicze funkcje w PRL-u. Był Jaruzelski, minister obrony narodowej, był Świtała, minister spraw wewnętrznych, był Pietrzak, komendant główny Milicji Obywatelskiej, był Kania, było jeszcze kilku sekretarzy, ale przewodniczył Gomułka. I wedle relacji świadków, zebranych i opisanych przez profesora Jerzego Eislera w książce Grudzień 1970, z tych relacji ludzi, którzy tam byli, którzy uczestniczyli w tym zebraniu, wyłania się zarzut trzeci. Mianowicie Władysław Gomułka na tym spotkaniu sformułował procedury użycia broni wobec protestujących robotników Wybrzeża. To Gomułka, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych, nie był ani Radą Państwa, ani członkiem Rady Ministrów. Gomułka nakazał, aby wobec protestujących robotników Wybrzeża najpierw udzielać ostrzeżenia głosowego, po 10 sekundach oddawać strzał w powietrze, a następnie salwę w nogi. Każdy z obecnych tam jest współodpowiedzialny za tę decyzję, ponieważ każdy żołnierz doskonale wie, że salwa oddana pod kątem w nogi rykoszetuje od granitowego bruku, powodując znacznie więcej śmierci, niż gdyby była oddana pewnie wprost. To Gomułka nakazuje taką procedurę użycia broni i upewnia się, że zostaje ona przekazana bezpośrednio na Wybrzeże do, już chciałem powiedzieć, generała i pewnie
Tadeusz by mnie strofował, do niejakiego Grzegorza Korczyńskiego, bandyty z GL-u, który wówczas pełni funkcję w milicji i który lata w helikopterze nad strajkującym Gdańskiem. Efekt decyzji Gomułki podjętej 15 grudnia jest następujący. Co najmniej 41 osób zabitych przez żołnierzy LWP i funkcjonariuszy bezpieki. Co najmniej 41. Nie wiemy, ilu zginęło tychże żołnierzy i tychże funkcjonariuszy. Niektórzy z nich na pewno popełnili samobójstwo, nie mogąc sobie poradzić psychicznie z sytuacją, w której nakazano im strzelanie do bezbronnych ludzi. Także grudzień, powstanie na wybrzeżu, tak zwane wydarzenia grudniowe, to jest ponad 50 osób ponosi śmierć. Rannych jest ponad 1100 osób. Znowu są to dane tylko szacunkowe, ponieważ jak przy tego typu sytuacjach bywało w PRL-u, ranni ludzie nie zgłaszają się do szpitali, nie chcą pomocy instytucjonalnej, bo boją się, że zostaną następnie aresztowani przez bezpiekę. W związku z tym liczba rannych jest tylko oficjalna, to są tylko ci, którzy się w szpitalach zjawili, to jest 1164 osoby. I to jest mój zarzut trzeci. Władysław Gomułka jest mordercą. Wydał rozkaz zabijania ludzi, chociaż nie miał ku temu żadnych prerogatyw. W wyniku jego decyzji poniosło śmierć, tak jak powiedziałem, 50 kilka osób, ponad 1100 zostało rannych. Co ciekawe, 17 grudnia zadzwonił do Gomułki Leonid Breżniew, który powiedział mu, że strzelanie do robotników nie jest dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia propagandowego, że obraz partii robotniczych cierpi na tym wizerunkowo. Władysław Gomułka nakrzyczał na Leonida Breżniewa. Powiedział mu, że to nie są żadni robotnicy, ponieważ prawdziwi robotnicy nie wystąpiliby przeciwko partii robotniczej. Więc ci, którzy wyszli na ulicę w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu, to nie są robotnicy, to jest kontrrewolucja. A jak mówił Włodzimierz Ilicz Lenin, do kontrrewolucji się strzela. I właśnie on, Władysław Gomułka, to robi. Tak odpowiedział Gomułka wedle relacji świadków Leonidowi Breżniewowi, który usiłował mitygować go, jeśli chodzi o użycie broni. Więc mamy trzy zarzuty wobec Władysława Gomułki. Zarzut zdrady II Rzeczpospolitej, zarzut dokonania zamachu stanu wobec II Rzeczpospolitej, czy najjaśniejszej Rzeczpospolitej i wobec legalnego rządowi, wobec legalnego rządu Rzeczpospolitej na emigracji. I zarzut trzeci, bezpośrednie sprawstwo kierownicze, w wyniku którego ponosi śmierć kilkadziesiąt osób, a ponad 1000 zostaje rannych. W związku z tym, biorąc pod uwagę wszystkie te trzy, tylko te trzy fakty czy okresy z życia Władysława Gomułki, z żalem, bo wolałbym jednak mimo wszystko zażądać dla niego konkretnej kary, nawet pośmiertnie. Jest mordercą, powinien być sądzony przez kodeks karny. Za złamanie prawa komunistycznego, prawa PRL-u, chociażby to. Natomiast, ponieważ jesteśmy sądem społecznym i wydajemy osądy moralne, Władysław Gomułka, wnoszę uznanie Władysława Gomułki za człowieka niegodnego, za człowieka, który mocą własnych decyzji wyłączył się ze wspólnoty narodowej polskiej i na rzecz tej wspólnoty jakby przyczynił wspólnocie narodowej olbrzymich szkód, doprowadzając do obalenia legalnego państwa, doprowadzając do śmierci Polaków. I jako taki jest absolutnie godzien, czy zasługuje ze wszech miar na uznanie go infamisem, czyli człowiekiem niegodnym. I od tej pory milczymy na jego temat. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Panfilowi za pogłębienie naszej wiedzy o Władysławie Gomułce.
Myślę, że ten komunistyczny zbir, bandyta, przestępca cały czas funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej jako ktoś inny, jako przywódca. Mąż stanu zawarł porozumienie z Niemiecką Republiką Federalną, która uznała granice. Jako legalny przywódca legalnego państwa, jak wykazał profesor Tomasz Panfil, to państwo nie miało żadnych znamion legalności, było po prostu nielegalne. Ta władza była po prostu władzą nielegalną, wybraną w sposób oszukańczy. Nie wybraną. W sposób oszukańczy, tak. Narzuconą władzą, dokładnie. I wszyscy ci, o których mówimy, przywódcy tego państwa, byli przywódcami w związku z tym nielegalnymi, bo funkcjonowali na podstawie nielegalnego prawa, nielegalnych przepisów. I tak jest przez całą Polską Rzeczpospolitą Ludową. I trzecią RP również. I trzecią RP również. Która drodzy na państwo, przykład unieważnia wyroki sądowe. No, równie dobrze mogłaby unieważniać wyroki wydane przez mafię pruszkowską. Otóż to, no, od przeszłości nie uciekniemy. To, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju, jak wygląda nasze państwo, jak i przez kogo jest kształtowane nasze państwo, też niestety wywodzimy w dużej mierze z państwa, z nielegalnego państwa komunistycznego. Szalenie ważnym punktem, zanim przejdę do drugiej osoby, Zbigniewa Domino, jest też nazwanie partii, która wtedy rządziła Polakami, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wywodzonej z PPR-u wcześniej, jako związku przestępczego o charakterze zbrojnym. Zawsze podkreślam, że ten związek nie powstał, nie narodził się 13 grudnia 1981, tylko powstał razem z uformowaniem się komunistycznej władzy, tych tak zwanych elit, a w zasadzie pseudoelit sowieckich, które do dzisiaj niestety uzurpują sobie często prawo do rządzenia Polakami, do reprezentowania nas. Niektórzy wybierają ich nawet w Sejmie, pozwalają im prowadzić dalej biznesy. Pozwalamy im, mam nadzieję, że już niedługo, pracować w wymiarze sprawiedliwości Rzeczpospolitej, pracować w mediach również i dyplomacji. Jest szereg obszarów, w służbach specjalnych, no są wszędzie de facto. Prawda? To są te tak zwane resortowe dzieci, jak wiemy. Drodzy Państwo, Zbigniew Domino. Zbigniew Domino nie ma aż tak imponującej kartoteki jak Władysław Gomułka, nie jest aż tak zasłużonym towarzyszem i funkcjonariuszem tej nielegalnej władzy. Jest członkiem też tych nielegalnych struktur, ale jego historia wygląda jednak zgoła inaczej. Przynajmniej początek jego kariery, czy w ogóle jego życie, prawda, młodzieńcze, nie sugerowałoby, że potem stanie się funkcjonariuszem właśnie komunistycznym, funkcjonariuszem stalinowskim. Zbigniew Domino urodził się w roku 1929 w Kielnarowej pod Rzeszowem, tam gdzie zresztą spokojnie mieszka sobie do dzisiaj, rówieśnik Stefana Michnika. I tutaj też jest szereg punktów zbieżnych, bo obaj potem, co prawda, na różnych stanowiskach będą służyli tej nielegalnej władzy i eliminowali po prostu Polaków w myśl doktryny sowieckiej. Można powiedzieć, jako zbrojne ramię, prawda? Zbrojne ramię takie sądownicze, bo Stefan Michnik zostaje sędzią, a Zbigniew Domino prokuratorem. Te funkcje się wzajemnie uzupełniają. Szereg naszych bohaterów, powiemy sobie o kilku, zostało wyeliminowanych właśnie przechodząc przez wszystkie szczeble tej stalinowskiej machiny zbrodni, bo przecież to jest też przykład
może dzisiaj trochę zapomniane, ale powinniśmy wracać też do tego życiorysu Helena Wolińska-Bruce. Niektórzy mówią, że ona nie miała żadnego związku ze śmiercią naszego bohatera narodowego, generała Augusta Emila Fildorfa Nila, że tylko aresztowała szefa KDW Komendy Głównej Armii Krajowej z czasów okupacji niemieckiej. Ale to tylko, drodzy Państwo, skutkowało przecież pasmem strasznych represji, prześladowań przez tych brutalnych funkcjonariuszy bezpieki, a ostatecznie oskarżeniem przez innych prokuratorów i wydaniem wyroku śmierci przez stalinowskich sędziów, ostatecznie powieszeniem. W przypadku Zbigniewa Domino będziemy mieli do czynienia z przynajmniej kilkoma żołnierzami, oficerami Wojska Polskiego, którzy ostatecznie po tej całej zbrodniczej procedurze, tak jak wykazał profesor Tomasz Panfil, nielegalnej, bo i te prokuratury, w których orzekali, i te sądy, w których zasiadali, były również nielegalne, tak jak cała konstrukcja państwa, tak jak ta cała komunistyczna władza. Ale ofiary Zbigniewa Domino, i to jest też moment, który trzeba lokować we współczesności. Ofiary Zbigniewa Domino leżą na warszawskiej Łączce, drodzy Państwo. Tak jak wspomniana ofiara między innymi Heleny Wolińskiej-Bruce, czyli generał August Emil Fildorf Nil. O tym jeszcze na koniec powiem parę słów, ale próbując przedstawić sylwetkę Zbigniewa Domino, trzeba zacząć właśnie od tych jego tragedii też, no, powiedzmy sobie wprost, syberyjskich. Jako młody chłopak wraz z rodziną w pierwszej tej wielkiej wywózce 10 lutego 1940 roku trafia do Irkuckiej oblasti. Przez szereg lat jest ofiarą systemu stalinowskiego. Tylko na czym polega problem? Jak widać, jego ten system i jego własna sytuacja nic nie nauczyły. On wraca później do okupowanej przez Sowietów Polski i angażuje się w tworzenie systemu, z rąk którego cierpiał. To jest, można powiedzieć, taki Jaruzelski w mikroskali. Też nie użyję sformułowania generał, bo nigdy nie uważałem Wojciecha Jaruzelskiego za polskiego generała, tak samo zresztą jak Grzegorza Korczyńskiego i innych członków tego związku przestępczego o charakterze zbrojnym, czyli de facto przestępców i bandytów. Wojciech Jaruzelski też był jako młody chłopak represjonowany, a później robi coś zupełnie odwrotnego. Oczywiście jego kariera rozwija się dużo, dużo szybciej, barwniej niż kariera Zbigniewa Domino. Osiąga najwyższe szczeble komunistycznej władzy i komunistycznego państwa, co oczywiście nie znaczy, że Zbigniew Domino jest nieważny, prawda? On pełni jakże istotną rolę prokuratora. On właśnie będzie w czasach stalinowskich, w latach 50. oskarżał żołnierzy Wojska Polskiego, a nawet uczestniczył w ich egzekucjach na Mokotowie. Ale drodzy Państwo, Zbigniew Domino przez większość Polaków, jeśli w ogóle jest rozpoznawalny, jeśli jest znany, to jest kojarzony jako ktoś zupełnie inny, nie jako stalinowski prokurator, nie jako, powiedzmy sobie wprost, i to jest ten zarzut główny, który będę formułował, zbrodniarz sądowy. Jest znany jako literat, jest znany jako autor powieści również autobiograficznych. Do niedawna jeszcze w internecie, jeżeli ktoś się posiłkuje Wikipedią, a nie polecam też specjalnie, prawda, bo tam jest szereg jednak często błędów czy celowych kłamstw. A tam Zbigniew Domino figurował wyłącznie
jako powieściopisarz. Nie było ani słowa o jego zaangażowaniu w aparat terroru, w stalinowskie zbrodnie sądowe. Ale doszło do tego, drodzy Państwo, że Zbigniew Domino wypłynął na szersze wody. Już nie tylko był uznawanym autorem, nie tylko dostawał nagrody, nominowany na przykład do słynnej nagrody Nike, no dzisiaj może szczęśliwie już trochę zapomnianej, tak jak całe to środowisko, z którego ta nagroda wypłynęła. Skądinąd jadąc tutaj na nasze spotkanie, zahaczyłem o dworzec centralny i tam zobaczyłem Adama Michnika, prawda, który wracał z jakiejś pewnie kodowskiej prelekcji z nieodłącznym papierosem. Prawda. Pierwszy raz widziałem Adama Michnika, ale nie jestem zbudowany tym faktem. No, to jest środowisko, które do dzisiaj odgrywa jeszcze, próbuje odgrywać jakąś rolę, ale to jest środowisko, które też broni tych osób, o których my mówimy, i Władysława Gomułki, i Stefana Michnika, rzecz jasna, prawda? Może w pierwszej kolejności nawet, ale też Zbigniewa Domino. Nie widziałem nigdy żadnych materiałów dotyczących tego prokuratora w jakże istotnej podobno gazecie, prawda? Która ma kształtować opinię publiczną, która ma zabierać głos w ważnych sprawach. A to jest jednak chyba ważna sprawa. Jeśli ktoś był po prostu zbrodniarzem, no to nie można tych rzeczy pomijać czy przemilczać. Oni próbują, ale myślę, że ich czas dobiega końca. Doszło do tego, drodzy Państwo, że Zbigniew Domino zaistniał jako autor scenariusza do słynnego, dosyć słynnego filmu, zresztą wyjątkowo nieudanego, jeśli mam się podzielić swoją opinią, Syberiada Polska. Bo to jest właśnie ten obraz, który przedstawia prokuratora Domino jako ofiarę stalinowskich czystych, jako to dziecko, które zostało zesłane razem z rodziną na wschód. Janusz Zaorski jest reżyserem tego filmu. Piękne słowa promują Syberiadę Polską. Nie odbiorą ci ojczyzny, jeśli nosisz ją w sercu. No, wzruszające rzeczywiście. Ja nie zamierzam, rzecz jasna, odbierać Zbigniewowi Domino jego przeżyć i tragedii syberyjskich. Zwracam tylko uwagę na to, że potem właśnie stanął po drugiej stronie, po stronie swoich prześladowców. W materiałach filmowych czytamy: podstawą scenariusza, który zgodzili się napisać Michał Komar i Maciej Dudkiewicz, dwóch słynnych autorów, szczególnie Michał Komar, jak sądzę, syn Władysława Komara, naprawdę kosija, ciekawej postaci, prawda, z dwudziestolecia międzywojennego. Też nie generał w zasadzie, ale to już tak na marginesie polecam Państwu jego sylwetkę. Podstawą owego scenariusza jest znakomita i wielokrotnie nagradzana epicka powieść Zbigniewa Domino, również pod tytułem Syberiada Polska. Doborowa obsada: Sonia Bohosiewicz, Jan Peszek, Adam Woronowicz. I ów Adam Woronowicz, który, jak Państwo wiedzą, grał też księdza Jerzego Popiełuszkę. No tutaj zagrał de facto stalinowskiego prokuratora, tylko w jego poprzednim wcieleniu. Powiedział kiedyś tak, że ta książka Syberiada Polska zrobiła na nim wielkie wrażenie. A już po tej całej historii, prawda, po książce i po ekranizacji tej książki, doświadczyłem dosyć ciekawego spotkania z innym aktorem, z aktorką w zasadzie, Sonią Bohosiewicz. W Fundacji Łączka kilka lat temu zorganizowaliśmy takie spotkanie. Zewnętrzny był organizator, prawda? Powiedział, żebyśmy
poprosił, żebyśmy mogli przedstawić te trudne historie, historie żołnierzy wyklętych i ich oprawców, takiemu dosyć zamkniętemu gronu osób, które nie do końca się orientują w tych sprawach, ale żebyśmy w sposób przystępny mogli to opowiedzieć. No ja z pewnym zdziwieniem zobaczyłem wśród gości Sonię Bohosiewicz. No i oczywiście nie mogłem sobie darować, prawda, żeby opowiedzieć o filmie Syberiada Polska, w którym grała, i o no, z autorze, prawda, tej powieści. Sonia Bohosiewicz była chyba szczerze przejęta tą całą sytuacją. Ona sobie nie zdawała sprawy z tego, na podstawie czyjej powieści ten film powstał i kim naprawdę jest Zbigniew Domino. Myślę, że ocena szeregu osób, które nie mają na co dzień kontaktu z historią, może wynikać po prostu z niewiedzy, prawda? I tutaj, jak sądzę, mieliśmy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Drodzy Państwo, potem Domino zostaje jako dziecko Syberii członkiem Związku Sybiraków. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, można powiedzieć następca Bolesława Bieruta, stosując więc skrót myślowy, odznacza go w 2005 roku Krzyżem Zesłańców Sybiru. Szereg też, jak już mówiłem, nagród, szereg prelekcji, które trwają do dzisiaj. Chyba najsmutniejsze jest to, że są to prelekcje również i spotkania w szkołach. Zbigniew Domino uczy polską młodzież patriotyzmu. Państwu pozostawiam ocenę, prawda? Czy stalinowski prokurator z takim dorobkiem jednoznacznym i krwawym, może być dzisiaj autorytetem, szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. Ale wróćmy do momentu, kiedy Zbigniew Domino przestaje być dzieckiem Sybiru, a zaczyna instalować system komunistyczny. Otóż tak, po powrocie do Polski zdaje maturę i wstępuje, uwaga, i to jest pierwsza złowroga nazwa, która się dzisiaj pojawi, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest może mało znany fakt, bo jest znany, bo Zbigniew Domino jest kojarzony jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ale jeszcze po drodze właśnie było KBW, no przecież to są wojska wewnętrzne NKWD, tworzone na wzór sowiecki i przez Sowietów, a nawet dowodzone właśnie przez tych przybyszów ze wschodu. Później mamy, no w ramach tego korpusu mogą się Państwo domyślać, co się działo. Jest walka z bandami reakcyjnego podziemia. To jest dokładnie taka sama historia, wiedzą Państwo już o kim powiem, jak Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman też był funkcjonariuszem KBW i właściwie z automatu ścigał bandy reakcyjnego podziemia. Właśnie, może nawet w sposób dosłowny, tego nie wiemy, znaczy, bo nie ma na to dowodu, ale mamy w przypadku Zygmunta Baumana wniosek odznaczeniowy, Krzyż Waleczny, który dostaje za ściganie w terenie znacznej ilości band. Jak on ścigał? A tego nie wiemy, czy tylko oczywiście wzięte w cudzysłów dowodził, czy również strzelał. Nie wiemy, co robił Zbigniew Domino, jak z tymi bandami walczył, ale możemy chyba jednak przyjąć, że nie była to zabawa, prawda, w piaskownicy czy zabawa w chowanego, tylko jednak próba likwidacji, jeśli nie sama likwidacja naszych polskich żołnierzy. I tutaj mamy taki opis, który zamieścił sam Zbigniew Domino w Syberiadzie Polskiej, no bo to jest autobiograficzna powieść. On pisze tak, Staszek Dolina to jest ten jego alter ego. Od początku swych nowych przemian, no czyli prawda, Polska komunistyczna, on to tak określa, nowe przemiany, błądził w nich jak pijane dziecko we mgle. Marks, Engels, Lenin, Stalin,
a nawet ci swoi, co też jest, proszę zwrócić uwagę, jak Bierut, Gomułka czy Cyrankiewicz, są swoi. No? Dla Zygmunta Domina to są swoi ludzie, prawda? To są Polacy, a jak wiemy z referatu profesora Panfila, no to są komuniści, prawda? Dodatkowo nawet obarczeni wieloma skazami, wręcz zbrodniami komunistycznymi. To były dla niego, no może z wyjątkiem Gomułki, raczej portrety wiszące na ścianach i tyle. Rządzili powojenną w odróżnieniu od przedwojennej, kapitalistycznej, demokratyczną Polską i to mu wystarczyło. Tak Domino próbuje tłumaczyć swoje zaangażowanie w komunizm. Potem jest 21 czerwca 1949 roku, zgłasza się ochotniczo do Wojska Polskiego, szybko trafia do oficerskiej szkoły prawniczej w Jeleniej Górze. To jest ten sam moment, jak uzupełnia profesor Panfil, kiedy do owego OSP w Jeleniej Górze trafia nasz poprzedni infamist, czyli Stefan Michnik. Być może byli kolegami, być może studiowali na jednym roku, jeśli to można nazwać studiami, bo to były przyspieszone kursy. Być może właśnie Stefan Michnik donosił na Zbigniewa Domina, bo przecież wiemy, że oprócz tego, że był stalinowskim sędzią wojskowym, był też kapusiem, był też tajnym współpracownikiem informacji wojskowej. I cóż, a jak to wygląda w przypadku Zbigniewa Domina? Przyspieszone kursy prawnicze kończy jako prymus. Zostaje oficerem śledczym Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu. Później pracuje na różnych stanowiskach w Zielonej Górze i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, co jest zwieńczeniem jego kariery. Zostaje zaufanym człowiekiem słynnego Stanisława Zarakowskiego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, kata Polaków. Wyjątkowo też paskudna postać. Człowiek, który jeszcze zahaczył się o nową Polskę, prawda? Jeszcze przez moment w tej Polsce po 1989 roku przyszło mu żyć, ale rzecz jasna też nigdy nie został postawiony w stan oskarżenia. I cóż, mamy tak. Jedno z pism. Przełożeni pisali o Domino. Do reakcji odnosi się z nienawiścią. Jego wystąpienia odznaczają się dużą bojowością i podnoszeniem strony politycznej. Jest żarliwym oskarżycielem. Nie szczędzi słów nieprzyjemnych wobec strasznych, zbrodniczych, wobec oskarżonych. Teraz tak szybciutko jeszcze, żeby dopełnić życiorys Domino. W latach 1956-69 dalej pracuje w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, zawsze na kierowniczych stanowiskach związanych z zadaniami specjalnymi, bo tak go właśnie usytuował Stanisław Zarakowski. Krótka przerwa. 1959-63 jest oddelegowany do marynarki wojennej. W międzyczasie został pułkownikiem, ukończył prawo. Od 1969 do 1973 był prokuratorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie. Służby ojczyźnie, jeśli tak to możemy nazwać, ludowej ojczyźnie, kończy w roku 1975 na stanowisku oficera, oczywiście do zadań specjalnych, Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. Później jest jeszcze, zanim zostanie wziętym literatem, lata 1980-85 i 89-90, radca prawny PRL w Moskwie. Wielu funkcjonariuszy stalinowskich rozwija karierę nie tylko w służbach specjalnych, przechodząc, prawda, z UB do SB, z prokuratury wojskowej do cywilnej, ale często kończą w dyplomacji.
Tak też skończył zresztą nie generał Grzegorz Korczyński, jak wiemy. I cóż, no mamy, drodzy Państwo, ten moment najważniejszy, który pozwala mi wnieść o uznanie Zbigniewa Domino za infamisa. Mamy 7 sierpnia 1952 roku, godzina 20:30, więzienie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zbigniew Domino jako prokurator wojskowy nakazuje rozstrzelać pułkownika Bernarda Adameckiego, pułkownika Józefa Jungrawa, pułkownika Augusta Męczaka, podpułkownika Stanisława Michowskiego, podpułkownika Władysława Minakowskiego, podpułkownika Szczepana Ścibiora. Rozstrzelać polskich żołnierzy skazanych wcześniej bezprawnie, rzecz jasna, na karę śmierci przez bezprawne struktury sądownicze. Bardzo starannie podpisuje się pod owym zarządzeniem. Jego podpis bardzo łatwo jest rozpoznać. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to pismo Zbigniewa Domino. A z takich ciekawostek może, oskarżał wtedy, bo Domino uczestniczy, prawda, jako prokurator w egzekucji. Inny prokurator oskarża. Jan Iwan Amons, słynny też stalinowski zbrodniarz sądowy. I taka dygresja, drodzy Państwo, będąc na Ukrainie kilka lat temu, uczestniczyłem w ceremonii odznaczenia przez Rzeczpospolitą człowieka o tym samym nazwisku, tylko innym imieniu. Andrii, po polsku Andrzej Amos. Okazało się bardzo szybko, że jest to syn Jana Amonsa, który przez wiele lat był prokuratorem Ukrainy, ale odznaczony został za ujawnianie zbrodni stalinowskich. Ja podszedłem do niego po tej uroczystości, no, spodziewając się właśnie, że jakieś związki zapewne posiada z tym słynnym mordercą sądowym Janem Iwanem Amonsem. I szybko się okazało, że rzeczywiście to jest jego syn. Bardzo ciekawie tłumaczył ów Andrzej, po polsku Amons, pracę swojego ojca, ale też matki. Użyję określenia, którego ja dzisiaj użyłem trochę, a może bardzo prześmiewczo. Służyli Polsce po wojnie, pracowali w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście słowa nie powiedział syn o tym, że jego ojciec był po prostu notorycznym zbrodniarzem sądowym. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, powiem tak, że Zbigniew Domino bierze udział w pracach Komisji Mazura. To jest taka komisja dosyć istotna, jeśli chodzi o próbę, chyba tak to trzeba nazwać, opisania zbrodni stalinowskich, bo już nie wyciągnięcia wniosków, bo chodziło de facto tylko pewne formalne zabiegi. To było udawanie, że rozlicza się te czasy najgorsze. No, szereg wniosków sformułowano wobec szeregu też funkcjonariuszy, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy aparatu represji, ale wniosków realnych w zasadzie nie było, prócz kilku wyjątków, jak Józef Goldberg-Różański, Roman Romkowski czy Władysław Kochan. No, większość opisano jako osoby, które dopuściły się pewnych nadużyć. To słowo jest nadużyciem, no, bo oni się dopuszczali zbrodni, a nie nadużyć. No, ale tak zostało to zakwalifikowane i na tym poprzestano, na tym Komisja Mazura poprzestała. A pewnym absurdem tej całej sytuacji jest to, że Zbigniew Domino zajmował się sprawami, w których sam brał wcześniej udział. Czyli przynajmniej na poziomie nazewnictwa był w stanie uznać, że
że są to uchybienia, prawda? Tak, Zarako-Zarakowski też jest bardzo, bardzo tam obszernie opisany, ale wniosków żadnych wobec niego realnych, prawda? W sensie karnym nie wyciągnięto. Ale tak też była skonstruowana ta Komisja Mazura. Zasiadało w nich wielu funkcjonariuszy stalinowskich, którzy teraz, prawda, w rzekomo innej sytuacji Gomułkowski odwilży, mieli właśnie przyglądać się czasom terroru, sami będąc w nie mocno zaangażowani. Więc ta komisja oczywiście od początku była obarczona poważnym błędem. Może przywołam, drodzy Państwo, co Zbigniew Domino napisał o sobie, o swoim autobiograficznym bohaterze. Po pierwszej euforii, że przeżył Sybir i jego zachwyceniu Polską, która jest, lecz czasem której on coraz bardziej nie rozumie, jest zdziwiony tym, co się w jego kraju dzieje. Wyobrażał sobie raj odzyskany, a tutaj brat do brata strzela. I te wszystkie powojenne perypetie wokół, czyli powstanie żołnierzy wyklętych, niezłomnych, jak ich dzisiaj nazywamy, to jest strzelanie przez brata do brata. Perypetie to jest niszczenie podziemia niepodległościowego, niszczenie, pacyfikowanie, kolonizowanie całej Polski. No jakże piękny, eufemistyczny opis, prawda, tej sytuacji, z jaką spotyka się Zbigniew Domino. Czyli wojna domowa. Zamiast wojny Polaków z okupantem sowieckim mamy właśnie mieć wojnę domową. I teraz Domino wygłasza swego rodzaju polityczny manifest. Dla nas, dla mnie PRL to nie była nigdy i nie będzie czarną dziurą w historii Polski. Jak chcą tego, i teraz uwaga, niektórzy nawiedzeni ideolodzy, politycy i niedouczeni mściwi pseudohistorycy. Myślę, że to jest skierowane, mogło być to skierowane pod naszym adresem. No to jest ten problem, drodzy Państwo. Tak właśnie dzisiaj przez różne kręgi wpływowe, opiniotwórcze, ustawodawcze, prawodawcze, prokuratorskie, sędziowskie jest nazywane PRL. Prawda? To było państwo, miało być państwem legalnym, prawda? Te sądy, prokuratury działały na podstawie jakiegoś prawa. My nie możemy tego rzekomo zakwestionować, ale wydaje mi się, że przynajmniej nas dwóch nie ma wątpliwości. Jako członkowie Społecznego Trybunału Narodowego mówimy od dawna, że właśnie była to konstrukcja od początku do końca całkowicie nielegalna i nie mamy właściwie żadnego powodu dzisiaj, żeby polskie prawo współczesne wywodzić z prawa perelowskiego, bo jak coś legalnego można wywodzić z czegoś, co nigdy legalnym nie było. Ale oczywiście Domino próbuje w ten sposób to opisać, co ma też usprawiedliwiać jego rolę w tym systemie. Jeszcze może jedno zdanie. Co mówi o tym, jak trafił do oficerskiej szkoły, no właściwie ochotniczej bardziej niż oficerskiej szkoły prawniczej w Jeleniej Górze. Przyrzekł sobie, jako oficer miałbym Polskę zawieść, tę moją Polskę, do której zaledwie parę lat temu wróciłem jako zabiedzony wyrostek półanalfabeta, a która dała mi wszystko, od kromki chleba, mojego powszechnego, po wykształcenie i dzisiejszy stopień oficerski. To Domino się uważa za oficera, prawda? No, mimo że właśnie to były przyspieszone kursy. I kończy to tak. Nie, kurczę, żeby nie wiem co, to ja jej nigdy nie zawiodę, nigdy przenigdy. No, piękny, piękny manifest prokuratora literata. Drodzy Państwo, kończąc już, chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że Zbigniew Domino nigdy nie przyznał się do błędu.
nigdy nie potępił. Zresztą słyszymy, prawda, z tych wypowiedzi, to są wypowiedzi, opisy współczesne. On tak ocenia dzisiaj okres PRL-u, okres stalinowski. Nigdy nie uznał, że popełnił błąd, nigdy nie przeprosił, rzecz jasna, swoich ofiar. Byłem na Łączce, drodzy Państwo, przedwczoraj. Spotkałem tam dwie panie, mimo że to była niedziela. Tam cały czas Łukasz Szleszkowski z Wrocławia, z Zakładu Medycyny Sądowej pracował, ale też zachęcam Państwa, można tam przyjść, można zobaczyć to miejsce. Ono jest tylko częściowo ogrodzone, prawda? Można te doły śmierci, można mieć kontakt z tym miejscem. I dwie panie przedstawiły się, mówiąc, że przyszły na Łączkę, bo usłyszały, że odnaleziono, że ekipa profesora Szwagrzyka odnalazła szczątki z roku 1952. Prawdopodobnie to są szczątki, ja nie chcę przesądzać, nie mogę tego robić, nie mogę wyprzedzać profesora Szwagrzyka, prawda, w jego komunikatach, w jego informowaniu się z Państwem. Prawdopodobnie, dlatego powiem, są to szczątki tej właśnie grupy oficerów polskich, przy których egzekucji był Zbigniew Domino jako prokurator. Te dwie panie ujawniły się jako córki dwóch zamordowanych żołnierzy i powiedziały, że przekazują swój materiał genetyczny. Ja myślę, że ten dzisiejszy wyrok, orzeczenie wobec i Władysława Gomułki, i Zbigniewa Domino, mam nadzieję, że w jego przypadku, no oczywiście z jednej strony spowoduje zainteresowanie tą osobą wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej. Prawda? IPN go nie ściga właśnie i to jest sytuacja przedziwna, prawda? Człowiek, który no przynajmniej te dwie zbrodnie ma na koncie, czyli oskarżanie, powtarzam, polskich żołnierzy przed sądem komunistycznym, oskarżanie, które skutkuje eliminacją, prawda? Które skutkuje zrzuceniem do tych bezimiennych dołu śmierci, no i jednak udział w zbrodni, prawda? No bo zarządzenie egzekucji to jest współudział w zbrodni. Życzyłbym sobie też, żeby Zbigniew Domino, jeśli rzeczywiście jest takim świetnym literatem, a mieliśmy próbki, mogą Państwo ocenić, dla których takim będzie, dla innych może niekoniecznie, może zdobył się na taką piękną powieść autobiograficzną, nie tylko dotyczącą jego dzieciństwa czy młodości, ale czasów stalinowskich. Jakże wzruszające mogłyby być to opisy. Dobrze, nie będę się rozpędzał. Powiem tylko, drodzy Państwo, że no, dysponując takim warsztatem, mógłby zapewne Zbigniew Domino oddać nastrój, atmosferę piwnic na Rakowieckiej, czy też dziedzińca, prawda? Śmietańskiego, miejsc, gdzie odbywały się egzekucje, a on w nich brał udział. Mógłby w epicki sposób, prawda, wydobyć zachowania tych ludzi, co oni myśleli, prawda, co oni czuli, jak to wszystko wyglądało. No niestety takiej pozycji nigdy nie dostaliśmy i pewnie się nie doczekamy. Proszę Państwa, właśnie, konkluzja. Wnoszę o uznanie Zbigniewa Domino, urodzonego w 1929 roku w Kielnarowej koło Rzeszowa, byłego członka zbrodniczej formacji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, prokuratora komunistycznej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oskarżającego polskich żołnierzy w sfingowanych procesach politycznych, bezprawnie żądającego dla nich kar śmierci, które były następnie wykonywane,
uczestniczącego w ich egzekucjach w ubeckiej katowni przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, którzy byli następnie zrzucani do bezimiennych dołów śmierci na Łączce. Wnoszę o uznanie Zbigniewa Domina za infamisa. Mogę jeszcze dodać? Proszę bardzo. Chciałem tylko zwrócić uwagę to, co Tadeusz podkreślił. Brak jakiejkolwiek skruchy, brak jakiejkolwiek wyrzutów sumienia, nie mówiąc już o próbie naprawienia krzywd. I to jest coś, co łączy naszych dwóch dzisiejszych bohaterów, powiedzmy w cudzysłowie. Władysław Gomułka umierał w roku 82 na raka. W marcu 82 roku odwiedził go w szpitalu Wojciech Jaruzelski i tam przed kamerami Telewizji Polskiej Władysław Gomułka, leżąc na łożu śmierci, powiedział, że tak, bardzo dobrze, że został wprowadzony stan wojenny. Bo to jest właśnie, w ten sposób należy postępować z kontrrewolucją i warchołami. Także do końca, do samej praktycznie śmierci, Władysław Gomułka pozostał szczerym komunistą, dla którego zabijanie ludzi było czymś, co należy robić w imię chorej idei komunizmu. Prokurator Domino najwyraźniej też należy do tego gatunku ludzi. Drodzy Państwo, teraz będzie taki moment, podniosły, my na chwilę się oddalimy, bo na sali jest kilku członków też Społecznego Trybunału Narodowego. Musimy się udać na naradę i zastanowić się, czy po tych naszych wynurzeniach, wystąpieniach, referatach, ci panowie, o których mówiliśmy, zasługują na to, żeby uznać ich za infamisów. Także pan Domino właśnie, no niestety nie zaprosiliśmy pana Domino z braku też czasu, muszę przyznać, nie dostał takiego zaproszenia, ale już mówiłem przed naszym spotkaniem w mediach, myślę, że sprawa została dosyć mocno nagłośniona. No, jeśli by chciał, to zapewne by przyjechał, prawda? Bo skądinąd wiem, że śledzi, prawda, to, co się o nim mówi i pisze. Zresztą mieliśmy tego próbkę tutaj w materiałach, prawda, jak nazywa ludzi, którzy przyglądają się jego osiągnięciom. To jest, znaczy, no, to jest przed kilku lat co wypowiedź, no, współczesna w każdym razie. To zapraszam Państwa na momencik. W takim razie zaraz wracamy.
drodzy Państwo, to tak na stojąco pozwolimy sobie ogłosić orzeczenie Społecznego Trybunału Narodowego. Władysław Gomułka i Zbigniew Domino zostali przez członków Trybunału uznani za infamistów. To jest ta główna część naszego posiedzenia, ale nie jedyna, ponieważ pan profesor Tomasz Panfil tu przygotował się bardzo, bardzo wszechstronnie i jeszcze jedną kwestię chciał poruszyć, nie mniej ważną, ale to już proszę, jakbyś mógł powiedzieć. Drodzy Państwo, na naszym inauguracyjnym spotkaniu mówiliśmy jeszcze o jednej kwestii, którą chcielibyśmy się zająć jako Społeczny Trybunał Narodowy, mianowicie formułowaniem wniosków o pozbawienie odznaczeń, które w tej chwili są odznaczeniami Rzeczpospolitej Polskiej, zbrodniarzy komunistycznych. A przygotowaliśmy takich 5 wniosków pierwszych, które chcemy skierować do pana prezydenta, który zgodnie z ustawą o orderach jest władny nie tylko ordery nadawać, ale również odbierać. Otóż te 5 pierwszych wniosków dotyczy orderu odrodzenia Polski, Polonia Restituta, którego kawalerami wciąż do dzisiaj pozostają komunistyczni zbrodniarze Różański, Mietkowski, Romkowski, generał Staszak. Bez generała. Dowódca KBW, o której to zbrodniczej formacji mówił Tadeusz Bugo i powinienem sobie sprotezować trochę pamięć. Kto był piąty? Różański, Mietkowski, Romkowski, Anatol Fejgin, piąty, tak. Czyli tych 5 wniosków zostało przygotowanych. Myślę, że Fundacja w imieniu Trybunału prześle je do Kancelarii Prezydenta i będziemy liczyć na to, że pan prezydent z uwagą pochyli się nad kwestią tego, aby zbrodniarze komunistyczni nie mogli być dłużej nazywani kawalerami orderu odrodzenia Polski. Zwłaszcza, że we wnioskach o nadanie tych orderów wpisane są na przykład zasługi położone przez tych ludzi w latach 44-46, czyli dokładnie w okresie, kiedy na ziemiach polskich wbrew Polakom, wbrew woli narodu polskiego instalowany był system komunistyczny przy pomocy wojsk obcych, wojsk NKWD i Armii Czerwonej. Dziękuję bardzo. Zanim oddamy Państwu głos, bo może ktoś z Was będzie miał jakieś pytania, chciałbym też w imieniu Społecznego Trybunału Narodowego wyrazić życzenie, żeby rozpoczęte często procedury, a szczególnie degradacji zbrodniarzy komunistycznych, mam na myśli tutaj Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, żeby one były kontynuowane i zmierzały do właściwego punktu, żeby też państwo polskie może z naszą małą pomocą postarało się właśnie odbierać te nienależne odznaczenia komunistycznym zbrodniarzom. Pozostaje oczywiście jeszcze kwestia wysokich uposażeń, przywilejów, powiedzmy sobie wprost, emerytalnych. Mam nadzieję, że ta procedura, która została wszczęta, ale że ona obejmie nie tylko funkcjonariuszy bezpieki cywilnej, ale również bezpieki wojskowej, sędziów, prokuratorów, przynajmniej tych wspomnianych przeze mnie z grup zawodowych. Drodzy Państwo, może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Proszę bardzo. Dzień dobry, Marek Wernic, Telewizja Republika. Ja mam pytanie właśnie o to odznaczenie ordery. Dokładnie 2 lata temu, albo i nawet rok temu, został złożony projekt odebrania odznaczeń Virtuti Militari mordercom majora Mariana Bernaciaka Orlika. Do tej pory ten wniosek umarł, ten wniosek złożyła Fundacja Michała Dworczyka.
wolności. Jak państwo uważacie, czemu właśnie te wnioski umierają? Czemu jest ta sytuacja stopowana? No wiadomo, do dnia dzisiejszego polscy bohaterowie, niektórzy powstańcy w Warszawie żyją bez świadczeń kombatanckich, bo mają swoją godność i nie chcą się o to upominać, tak? Bo im się to należy. I też kto następny według państwa powinien zostać ogłoszony infamistą? Infamisem. Tak, rzeczywiście za zabójstwo majora Bernaciaka, pseudonim Orlik, 5 żołnierzy KBW otrzymało krzyże wojenne, krzyże wojskowe Orderu Virtuti Militari i do tej pory rzeczywiście nie zostały one odebrane. Nie wiem, być może jakimś wytłumaczeniem tego faktu jest to, że nie istnieje kapituła Virtuti Militari. Poprzedni, pamiętacie państwo, były te zamieszania, że na znak protestu przeciwko prezydentowi Dudzie rezygnowali zarówno z kapituły Orderu Orła Białego, jak i z kapituły Virtuti Militari. O ile wiem, kapituła Orderu Orła Białego jest już restytuowana i może działać, o tyle kapituła Virtuti Militari wciąż jeszcze nie. Wprawdzie ustawa nie mówi, że zasięgnięcie opinii kapituły jest obowiązkowe. Prezydent może to zrobić bez opinii albo postąpić wbrew opinii. Niemniej jednak no, dostrzegam, że być może w tym miejscu jest jakaś ten blokada tych wniosków. My te wnioski złożymy również. One są w fazie przygotowania na tych 5 żołnierzy, którzy zamordowali majora. Trybunał również te złoży wnioski. Może przekroczymy masę krytyczną i coś drgnie i coś się ruszy. Może ktoś wreszcie uzna, że sfera symboli również jest istotna i że dla dobrego samopoczucia wspólnoty narodowej potrzeba jest tego, żeby bandyci i zbrodniarze nie chodzili z baretkami w dodatku najwyższych i najbardziej zaszczytnych orderów polskich, takich jak Polonia Restituta czy Virtuti Militari. Czy jest szansa, aby odebranie tych odznaczeń odbyło się w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości? Może nie dokładnie o tą datę samą, ale tak, żeby to był taki symbol, że to odzyskanie niepodległości to jest to też odebranie tych orderów. I skoro infamia i odbieranie orderów, to czy liczą panowie na to, że powązki wojskowe zostaną oczyszczone z komunistycznych siepaczy i morderców? No, chciałoby się posprzątać wolny dom, no ale to myślę, że jeśli chodzi o tę datę, to nie jest pytanie do nas, to są kompetencje pana prezydenta. Rzeczywiście, wyłączne kompetencje pana prezydenta. I tylko jego można to pytać. Odnośnie powązek wojskowych, no to ja się mogę podzielić taką refleksją, że no dla mnie czymś naprawdę niewytłumaczalnym, nie do utrzymania jest to, że Bolesław Bierut, ten kat Polaków, ma mauzoleum na przestrzeni niemal równej tej części Łączki, gdzie znaleziono 200 naszych bohaterów. To musi być cmentarz, który jest cmentarzem polskiego wojska, nekropolią chwały polskiego oręża. Komuniści nie mają z tym miejscem nic, nigdy nie mieli i nie mają nic wspólnego. Powinni zostać, rzecz jasna, stamtąd przeniesieni. No, tu być może z kolei potrzebna jest zmiana w samorządzie. Zapewne to jest klucz do rozwiązania tego problemu, no bo jak wiemy, powązki wojskowe są cmentarzem, chociaż z nazwy wojskowym, przede wszystkim komunalnym, podlegającym władzom miasta stołecznego Warszawy. Ministerstwo Obrony ma tam tylko kilka swoich kwater. No więc sprawa jest w gestii prezydent obecny i nie sądzę, żeby była przychylna tym sprawom, o których mówimy. Dawała wielokrotnie dowody tego, że jest przeciwna na przykład demontażowi pomnika 4 śpiących na warszawskiej pracy. No to chyba jest przykład wystarczający. A jeśli chodzi o kolejnych infamisów, jeszcze nie możemy państwu ujawnić tych nazwisk. Lista jest bardzo długa.
pracujemy nad tym. Zachowamy formułę dead or alive, tak? Czyli żywy i martwy. No niestety, większość nieżywych. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet nie zbliżyliśmy się do stanu wojennego chociażby. A myślę, że tutaj jest większość jeszcze, znaczy całkiem spora grupa żywych. A takim przykładem osoby, która uciekła przed nami, a przede wszystkim przed wymiarem sprawiedliwości, jest major Zygmunt Bauman. Niewiele brakowało, bo chcieliśmy właśnie też za jego życia jeszcze taką infamię orzec, nie udało się. Przegłosowaliśmy Stefana Michnika jako pierwszego, a major Bauman uciekł na cienisty cmentarzyk w Oksfordzie, gdzie leży obok wspomnianej przez Tadeusza pani Wolińskiej, dosłownie obok. Na grobach. Żydowski cmentarz w Oksfordzie, leżą tak obok siebie. Nie wiem, jak jest na grobie Baumana, ale na grobie Heleny Wolińskiej-Brus i jego męża, przepraszam, jej męża Włodzimierza Brusa, nie ma ani jednego słowa świadczącego o ich związkach z Polską. Myślę, że będę miał okazję, to zobaczę. Na razie tylko pytałem, będąc w Anglii, pytałem, gdzie on leży i ci, którzy monitorują polskie pochówki, powiedzieli, że major Bauman jest obok pani Wolińskiej. A zobaczymy, czy przyznał się do jakichkolwiek związków z Polską. To cóż, jeśli nie ma więcej pytań, bardzo państwu dziękujemy.